Gdyby nie pospieszył Cię uwolnić Pan, niech nie ogarnia Cię zwątpienie, a jeśli wojna przeciw Tobie będzie się przedłużać, nie dopuszczaj się zaniedbania, lecz zrozum, że to jest dla Ciebie pożyteczne. Uważaj, żeby zły to jest szatan, nie niepokoił Cię. I aby nie wprowadził w tobie zamieszania poprzez myśli zwątpienia. Jeśli byś znowu zgrzeszył i upadł, powstań. Jeśli byś umarł, ożyj na nowo. Jeśli byś zaginął, odnajdź się. Jeśli byś został oszukany, nawróć się. Mów do swego przeciwnika. Nie ciesz się nade mną, mój wrogu. Choć upadłem, znów powstanę, bo nawet jeśli siedzę w ciemności, Pan będzie mi światłem. Gdyż nie na wieki będzie się gniewać i nie na zawsze będzie okazywać wzburzenie. Mówi bowiem Pan: Nie opuszczę Cię, ani nie pogardzę Tobą. I winniśmy z ufnością mówić, Pan, moim wspomożycielem, nie będę się lękał. Cóż uczynił mi człowiek?